Pokazuję to po raz ostatni. Jesteś najfajniejszym psem na świecie. A ty jesteś najlepszym właścicielem. Przepraszam, będę musiał przerwać twoją sielankę. Nie! Ten pies jest mój. Już nie. Nie możesz go zabrać. Tak, mogę. Został ostatni. To zdecydowanie nie jest mój dzień. Nie miałabym nic przeciwko kawałkowi kiełbasy. Co za słodziak! Co tu robi taki uroczy kotek? Nie widzisz? Szukam jedzenia. Ty możesz mówić? Musisz być głodna. Wyglądasz na miłą. Nareszcie cię znalazłem. Czy to twój kot? Jasne. Szukałem jej wszędzie. Widzę go po raz pierwszy. Nie podchodź. I tak biorę tego kotka. To się jeszcze okaże. Zejdź mi z drogi. Stanęła w mojej obronie. Powinnam jej pomóc. Co ty robisz? Ekstra. Zobaczymy, kto kogo pokona. Chyba mur wygrał. Puść ją. Muszę powiedzieć nie. Chwila. Wybacz mi, kotku. Co to jest? Powinnam ją uratować. Witaj w swoim nowym domu. Pożałujesz tego. To nielegalne. Żądam adwokata. Puść nas! Przykro mi, że muszę wam odmówić. Nawet nie myślcie o używaniu swoich mocy. I tak to się nie uda. Ale bardzo mi się przydadzą. Staną się źródłem zasilania dla mojej broni. Co zamierzasz? Cóż, widzicie? Nie jesteście jedynymi istniejącymi magicznymi zwierzętami. Na świecie jest wiele zwierząt o niezwykłych mocach. Wszystkie powinny być umieszczone w klatkach. Dlaczego to robisz? Bo są niebezpieczne. Doskonale. Wkrótce będziecie mieć towarzystwo. O, byłam szybka. Przyszłaś po mnie? Oczywiście. Zamierzam cię uwolnić. Podaj mi hasło. Nie mam pojęcia. Staram się zgadnąć. Pomyłka. Znowu pudło. Ludzie naprawdę potrzebują waszej pomocy. Napiszcie hasło w komentarzu. Muszę je uratować. Ojejku. Czy to peleryna krypto? Co ty zrobiłeś? Jeszcze nic. Udało mu się przede mną uciec. Przegryw! To się nie powtórzy. Ha, ktoś tu był. Nie wygłupiaj się, to tylko my. Przyszłam zabrać zwierzęta. Czyżby? Będziesz musiała bardzo się postarać, aby je zdobyć. Udało się. Nie daj się rozproszyć. Nie możesz tego zrobić dwa razy. Co ty powiedziałeś? Możemy to zrobić w tradycyjny sposób. Dość. Możemy pogadać.
Złap go i uciekaj! A niech to. Niedługo wrócę. Nie! Haha, nie miałeś tego w swoim planie, prawda? To nic. Wasza trójka wystarczy. O, Rajciu, tylko nie to. Następnym razem będę gotowy. Pomożesz mi to zrobić. Kolejny ślepy zaułek. Reszta żywiołów też musiała zniknąć. Straciłam moce. Myślałaś, że to na zawsze? Możemy przekazywać moce tylko na chwilę. Mój króliczek. Tak się cieszę, że cię widzę. Dziękuję. Tylko jego uratowałam. Podzielę się z tobą moją mocą, abyś mogła wydostać innych. Trzeba połączyć żywioły z ich przyjaciółmi. I dać komuś nauczkę. No już. Dziwne. Nikogo nie ma. Pewnie robi nikczemne rzeczy. Jest tutaj. Gdzie? Za sobą. Poznaj pistolet na lód. Niesamowita rzecz. Straszne, to nasza wina. Za ten prezent powinniśmy podziękować naszym czworonożnym przyjaciołom. Co? Myślisz, że będzie cała? Boję się. Dobra robota. Mam coś dla ciebie. Ludzie, potrzebuję waszej pomocy. Dajcie Lubię to, żebym mogła wygrać. No już, nie wytrzymam jeszcze dłużej. Ekstra! Udało się. Powinniśmy się stąd wynosić. Jesteś następny. Złe wyczucie czasu, ale zaraz coś wymyślę. Nie ma na to czasu. W nogi! To było potężne. Znowu udało jej się uciec. Co się stało moim włosom? Nie, nie, nie! Co z tego, że się trochę ubrudziłem? Nikt nie powinien mnie widzieć w takim stanie. Tak lepiej. Teraz twoja kolej, aby mi pomóc. Nie możesz tego użyć. To się jeszcze okaże. Oto twój przyjaciel. Musiałaś być przerażona. Ja? No co ty? Dziękuję. Tak jak obiecałem, podzielę się swoją mocą. Jest okej, dzięki. Jak zamierzasz ich uratować? Będzie na ciebie czekał. Mam pomysł. Pora na lunch. Potrzebujecie dużo mocy, aby być bateriami. Ja tego nie zjem. Poszukam czegoś innego. Hej, przyniosłem wodę. Woda? Ja nic nie zamawiałem. Proszę pana, moim zadaniem jest dostarczanie. To, co się stanie dalej, zależy od ciebie. Cóż za dziwna dostawa. A co z jedzeniem? Racja, prawie zapomniałem. Janko! Cicho. Uważaj, zastawię u pułapki. Okej. To bardzo przydatna umiejętność. Rozumiem. Po prostu nie możesz odmówić.
Skąd wzięła się woda? Moja wina. O, należy to od razu wyczyścić. To moja szansa. Prawie zostałam złapana. Co za cudowna rzecz. Stój! Co to jest? To pułapka, a ty po prostu w nią wpadłaś. Puszczaj! To byłoby bardzo głupie z mojej strony. Mam lepszy pomysł. Co ty robisz? Będziesz musiała pomóc mi naładować broń. A to pech. Czy to wszystko? Myślałem, że wytrzymasz dłużej. I co teraz? Będziesz siedziała w klatce, dopóki nie skończę mojego planu. Przyłapany! Dobra robota! Tak, trzymaj! Jeszcze chwilę, uwolnię was. Tak lepiej. Nie martwcie się, jestem ostrożna. Udało się! Nareszcie mogę rozprostować nogi. Mówiłam, że po was wrócę. Chcesz tu zostać? Wyjdź, powietrzny kocie. Coś jest nie tak. To nie ona! Ledwo widziałem ją z mojej klatki. Musiała odejść. Myślę, że wiem, co tu się stało. Ukrył ją tutaj. Ale jeśli ją wypuścisz, wypuścisz też jego. Muszę zaryzykować. Czy to jest twoje? Uciekaj, Janko. Uratuj szczeniaka. Wiedziałem, że przyjdziesz. To moja siatka bezpieczeństwa. Sprawię, że przestaniesz. Pomogę ci to zrobić. Nie możesz nic zrobić, dopóki nie będę miał kota. Jakiego kota? A? Nie! Masz na myśli tę ślicznotkę? Dobrze, walczmy. Czy to jest dla mnie? O, nie powinieneś. To jeszcze nie koniec. Wydostanę się stąd i znajdę was wszystkich. Co z nim zrobimy? Muszę zadzwonić na policję. Start! Będę miał go na oku. Tak, proszę pana. Aha, wrócę wkrótce. Gdybym tylko znalazł coś do jedzenia. Ohyda! Masz kłopoty! Ojejku! Nie uciekniesz! Złap mnie! Co tu się dzieje? Dość! Biedactwo! Cześć! Pomogę ci! Powinnam przestać jeść, kiedy jestem zdenerwowana. Problemy z oddychaniem. Chwila! Napij się wody. To nie działa. Potrzebujemy więcej energii. Dajcie łapkę w górę i pomóżcie kotkowi. Gotowe. Znowu. Jeszcze. Gdzie ja jestem? Wytrzymaj jeszcze trochę. Spróbuję ostatniego sposobu. Lokaju! To powinno zadziałać. Wychodka. Czuję się znacznie lepiej. Dziękuję za pomoc. Mój mały, słodki kotku. Odzyskamy twoje życia. Jak cię nazwać?
Jak mam nazwać mojego kotka? Napiszcie w komentarzu. Uj, muszę nauczyć cię korzystać z kuwety. Nie. Dlaczego? Ona jest jeszcze taka mała. To nie wystarczy. Teraz rozumiem. Wielkie miso. Poczekaj, aż zobaczysz mojego kota. Przydałoby ci się trochę pracy. Będziesz wyglądać fantastycznie. Co ona kombinuje? Możesz się pobawić. O! O, to łaskocze! Uszy są następne. Straszne. Wytrzyję ją ręcznikiem. Czy ja ci wyglądam na burrito? Co ty z nią zrobiłeś? Następnym razem kup inny. Moja wina, przepraszam. Ostatni? Tak. Serio? Nie. Co ona wkłada mi na łapki? Balsam nawilży opuszki łap. O, szkoda, że mnie nie rozumiesz. Miau, 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 miau. Ona jest dziwna. Mogłabym tak przez cały dzień. Tak! Radzisz sobie lepiej. Ostatnia poprawka. Co to? Nie podoba mi się. Jest niezbyt praktyczne. No dobra, sama coś wymyślę. Milion razy widziałam, jak robi to Czesia. Mogę zrobić to jeszcze lepiej. Świetnie. Zaczniemy nowe życie od zrobienia zdjęć. Chwila, co? Spójrz, mamy mnóstwo polubień. Gdzie jesteś? Janko, spójrz, tu jest tak wysoko. Nie ruszaj się. Przestraszyłaś mnie. Potrzebujesz przestrzeni do zabawy. O, to fajny dom. I zaraz będzie jeszcze lepszy. Czy lubisz kąpiele? To jest wanna, którą lubię. Czekaj, jest więcej. Tutaj możesz naostrzyć pazurki. Idź na górę. Powinnaś odpocząć. Ale to jest miękkie. Cześć, Janko. Czego krzyczysz? Ups. Jesteś trochę hałaśliwa. No i ją obudziłaś. Ale słodka. O co jej chodzi? Ona chce się bawić. Mogę spróbować. Powodzenia. Powiedz mi, w czym tkwi problem? Jestem głodna. Czemu nie powiedziałaś? Jest głodna. Tylko tyle.
Janka jest najlepszą właścicielką. Jedz ile zechcesz. Niedobrze, to za dużo. Ona jeszcze nie skończyła. Pocięta nie wiedzą, kiedy przestać. Czy może zachorować? Pewnie. Musisz ją uspokoić. Patrz, czuję się lepiej. Nie jesteś taka głupia, jak myślałam. Co? Nieważne, to chyba wystarczy. Gdzie jest kotek? Je! O nie! Nie zamknęłaś drzwi! Sorki. Muszę lecieć. Czesiu! Muszę ją znaleźć. Zastanawiam się, co to za miejsce. Jest pełne ekscytujących rzeczy. Za kogo ona się ma? Tylko ja mogę narobić bałaganu. Kim jesteś? Co zamierzasz zrobić? Co tu się stało? Mój kotek! Biedactwo się boi! On jest przerażający! To miasto ma tylko jednego szeryfa. Kevin, zrobiłeś kolejny bałagan! Znowu idziesz do małej klatki. Wrobili mnie! Jestem niewinny! Jest gość! Jestem Andrzej. W czym mogę pomóc? Zabawne. Ja? Daj mi chwilę. Nowa zabawka. To jest słodkie. Zostań tu. Co to? Straszysz klientów. Przepraszam. Janko, kotek nie powinien bawić się rękami. Ale to jest urocze. Dopóki nie dorośnie, wtedy będzie bolało. Auć! Muszę odwrócić jej uwagę czymś innym. Świetnie! Też całkiem nieźle. Co ty robisz? Uzbrój się w cierpliwość, zaraz zobaczysz. To fajna zabawka. Szczęśliwa teraz? Ten facet jest uroczy. Chyba tak. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kotach, sprawdź moją stronę ze szczegółowymi informacjami. Kto jest najsłodszym kotkiem? Czy ty w ogóle słuchasz? Aha, całkowicie. Posprzątaj tu. A co z zabawką? Pobawimy się twoją nową zabawką. Tak, zabawa, zabawa! Zapomniałam. Moja zabawka. Poczekaj, coś wymyślę. To może się do czegoś przydać. Proszę, nie płacz. Spójrz na tę zabawkę. To wymiata. Wiesz co? Jest lepsza niż poprzednia. Wreszcie jesteś spokojna. Ale nie zaszkodziłoby trochę posprzątać. To na co czekasz? Przyjemność pozostawię tobie. A może powinienem zadzwonić do twojej matki? Przestań. Masz mnie. Rzecz w tym, że jak mam sprzątać z kotem? Cóż, wielkie dzięki. Tu
To jest niewybaczalne. To jest okropne. Muszę się sobą zająć. No i to rozumiem. Janko! Janko! Czemu się drzesz? Zapomniałaś o zabawce. Nie zapomniałam. Zrobiłam ją sama. Ładny dom. Z kotem możesz kręcić świetne klipy. Żadnych zdjęć ani filmów. Czemu nie? Zrobię z niej gwiazdę. Ona nie chce kręcić z tobą filmów. Ktoś jest wybredny. Sama się tym zajmę. To nie fair. To był mój pomysł. Co to? Nie mam pojęcia. Gdzie oni są? Jestem sama. Gdzie oni są? Witamy w grze. Gra w budowaniu zwierząt. Zwycięzca otrzymuje trofeum i wychodzi. A przegrany zostaje z nami. Znikam stąd. Czy ja chodzę w kółko? Nie jest dobrze. Uważaj, jak idziesz. Po prostu jesteś taka malutka. Co za beznadziejny przypadek. O nie. Mam tego dość. Moja transmisja na żywo jest za 5 minut. Stawiasz mnie dokładnie tam, gdzie byłam. What? Utknęliśmy tu na zawsze. Hej, kici, kici, kici. Mogę tak przez cały dzień. Dlaczego ja? Dlaczego nie Janka? Ja też tu jestem, geniuszu. Właśnie mam załamanie nerwowe. Lepiej szukaj wyjścia. To przez ciebie tu trafiliśmy. Jesteśmy tutaj, bo jesteś głupolem. Mam tego dość. Co się dzieje? To jest mega dziwne. Co za głupi strój. Ale podoba mi się. Andrzeju, ty też wyglądasz świetnie. Ojejku, zmieniła się w zombie. Proszę bardzo. W tym tempie nigdy nie weźmiecie się do pracy. On też musi przejść przez metamorfozę. Nie, nie, nie. Za bardzo się boję. Obawiam się, że przegrasz z Janką. Jesteś taki słodki, gdy się złościsz. Muszę pracować. Na razie trzymaj się z dala ode mnie i szykuj się na przegraną. Wygląda dobrze. Co powiesz na przekąskę? Wow! Łap! Zwycięzca będzie jeden. Andrzej chyba ruszył na prowadzenie. To nie fair. Co za nudziara. Jak to? Ojej, czy znowu muszę robić dom? No dobrze. Też zrób różowy. Nie wydaje mi się. Fajny styl, co? Jesteś wielką marudą. Potrzebujesz więcej miłości. Wszystko, czego potrzebuję, to trofeum. Chcę, żebyśmy oboje wygrali. Mówię, że to ja mam odnieść zwycięstwo. I możesz zaprzyjaźnić się z kimkolwiek chcesz. Wspaniale! Nie jest dobrze. Doskonale. Światła dodadzą przytulności. Ciesz się, póki jeszcze możesz.
Mój dom i tak okaże się fajniejszy niż twój. A jeśli nie? W takim przypadku będę potrzebował planu B. O, naprawiają komórki. W samą porę. A on znowu to samo. Andrzeju! Co z tobą? Nieważne. Następnym razem bardziej uważaj. Mam fajne plasterki. Nie. Idź sobie. Prawie gotowe. Przestań. Kotek chce się poprzytulać. Co? Lepiej zaopiekuj się nią. Jesteś przeurocza. Nie. Kto jest złym kotkiem? Nie ujdzie ci to na sucho, Andrzeju. Ha, zrobię tu miejsce do jedzenia. Chcesz zobaczyć, jak robię łóżko? Nic mnie to nie obchodzi. No dobrze, patrz. Muszę gdzieś umieścić zdjęcia. Mam nadzieję, że Andrzej ma jakieś rzeczy. To jest okropne. Tego potrzebowałam. O, jeszcze jedno. Oczywiście. Co za pozer. Jedyne, co musimy zrobić, to zamocować całość. Hej, łamago! Widziałaś gdzieś łańcuch? Pozbyłam się go. Co? Nie ma za co. Po prostu to weź. Już po tobie. Wyluzuj. Pozwolę ci na chwilę odejść. Serio? Tak, muszę iść na spacer. Nie rób tak nigdy więcej. To nie ja. Zostań tu na razie, by nie zniszczyć reszty. Znajdę ci wkrótce właściciela. Andrzej? Cześć. Co z tobą? Potrzebuję... Aha. Potrzebuję pomocy. Już lecę. Zaraz wracam. Skąd to ja ją znam? Oto właśnie to, czego potrzebujemy. Niesamowite. Wróćmy, zanim cię pokona. Jestem. Andrzeju? Trwało to znacznie dłużej niż powinno. Świetnie ci poszło. Moja twarz może sprawić, że wszystko będzie wyglądać lepiej. Nie ma takiej opcji. Jesteś przemądrzała. Podobają ci się? Tak myślałam. O, wygląda, że jesteś zmęczona. Niedorzeczne. Jestem cała przejęta. Słodycze. Musimy pomóc Jance. To dziwne. Oddawaj. Hej. Co to było? Ha?
Musisz się przyzwyczajać. Nudzę się, Andrzeju. Andrzeju! Stój! To będzie świetna zabawka. Uwielbiasz gonić myszy, prawda? Nieźle, Andrzeju. Naprawdę. Zlituję się nad tobą. Tylko tym razem. Doceniam to. Muszę wykorzystać tę szansę. Chciałem sprawdzić, czy jest solidne. Bycie złym boli. Ale jest fajne. Nie widzę, co jest w tym fajnego. Tylko pech. Prawie gotowe. O nie! Mam świetny pomysł na zabawkę. Będę potrzebowała tych linek. Nie podglądaj, dopóki nie skończę. Proszę. Ale ekstra. Starałam się. O rany. To nie wystarczy, by dokończyć dom. Chyba też powinnyśmy iść na spacer. Śmiało. Jak mogę ci pomóc? Janko, czy to ty? A niby kto inny. Gdzie jesteś z Andrzejem przez cały dzień? Ja buduję domek dla psów, a Andrzej robi domek dla kotów. Cześć, Czesiu. Hej. Potrzebuję pomocy. Chciałabym pomóc, ale mam dużo na głowie. Pomogę. Ja się tym zajmę. O nie, nie. Nieco na lewo. Weź to. Dzięki za pomoc. Co za nudziarz. I tak prawie skończyłem. O nie, zupełnie zapomniałam, po co wyszłam. Dziękuję. Ale nie pomoże. Słodycze są takie urocze. Nie ekscytuj się zbytnio, bo mój dom i tak będzie o wiele lepszy. Gotowe. Gotowe. To jest takie ładne. To kryjówka kryminalisty. Wygląda przytulnie. Nie zapomniał o zabawkach. Miło. Pychotka. Uwielbiam tę poduszkę. Czy mogę dostać trofeum? Cieszę się, że ci się podobają. Kim ty jesteś? To mój zwierzak. Pora iść na spacer. Ale nie powiedziałaś, kto jest zwycięzcą. Pozwolimy ci zdecydować. Świetnie się bawiliście. Wróciłem. Ja też. Uśmiech jest taki męczący. Moi subskrybenci znów mnie kochają. Wiesz, Janko, to nasze wybory pokazują, kim naprawdę jesteśmy. O wiele bardziej niż nasze umiejętności. Czy ty cytujesz Harry'ego Pottera, czy coś? Myślałem, że tego nie widziałaś.
Może chwycimy w tym samym momencie. Okej. Udało się! Było blisko. Z wami są same problemy. Pies narobił bałaganu. Co ja wam zrobiłam? Samantha mnie zabije. To mój pierwszy dzień w pracy. A co się stało ze sklepem? Kto to? Powinnam posprzątać w sklepie. Nic ci nie jest. Nie, wszystko gra. Miłego dnia w pracy. Pechowiec? Właściwie to miałam szczęście. Co powiedziałaś? Pomóż mi stać się szczęśliwą. Chyba mocno uderzyłam się w głowę. Psy nie potrafią mówić. Po prostu mi się wydawało. Prawie umyłam podłogę. O! Przepraszam. Naprawię to. Auć! Pomożesz mi? Bla, bla, bla. Psy nie potrafią mówić. Proszę. Nie. Powinnam się pospieszyć. O nie. Jak to się stało? Pamiętaj, otwieramy za 10 minut. Zapomniałam o czasie. Do otwarcia pozostały 2 minuty. Nie mam czasu na dokończenie sprzątania. Już idę! To na pewno pomoże. Cześć, chciałbym... Wolę iść do innego sklepu. Chcesz mi pomóc? Wiem, ale jak to zrobić? Mam nadzieję, że coś jest w koszyku. Czterolistna koniczyna to źródło szczęścia. Jakie to straszne! Podkowa powinna załatwić sprawę. Auć! Jak to tutaj skończyło? Czas podjąć drastyczne kroki, żeby to rozwiązać. A co zrobisz ze mną? Wezwę magika. Nie. To nie to. Wierzę, że jest godny zaufania. Pomóż mi uszczęśliwić tego szczeniaka. Dobrze. Chwileczkę. Nic nie widzę. Co się stało?
Hej, co on u licha tam robi? On nie jest magikiem, on jest sprawcą. Stanę mu na drodze. Nie wiem, jak ci dziękować. To słaba sytuacja. Pomogę ci znaleźć właścicieli. Przepraszam. To wina mojego pecha. Nie ma problemu. Zrobimy plakat telefonem. I gotowe. Oddajesz psa do adopcji? Cześć. A, nieważne. Oto twój pies. Dziękuję. A miseczka jest za darmo. Co cię tu sprowadza? Wyrzucili mnie. Co? Jak to? Powiedział, że jestem źle wychowana.